Cześć, witajcie w Klinice Siły. Dzisiaj opowiem Wam o najlepszym i najtańszym hormonie steroidowym dostępnym na rynku. Chodzi oczywiście o cholekalcyferol, czyli coś, co możecie znać pod nazwą witaminy D, a konkretnie jej aktywną formą, czyli witaminą D3. Jej główną funkcją jest regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej, również magnezowej, wzmacnianie i dbanie o kondycję naszych kości, zębów, również układu odpornościowego. U starszych ludzi zapobiega osteoporozie, zmniejsza częstość upadków, a u młodych, na przykład u dzieci, chroni przed krzywicą. Teraz tak, możemy ją pozyskać na 3 różne sposoby. Jakby to powiedział świętej pamięci Richpiana, the best fucking scenario byłoby, gdybyśmy to mogli uzyskać w całości ze słońca, tak? Czyli tutaj szczególnie promieniowanie UVB, bo to właśnie ono będzie powodowało tą syntezę witaminy D3 na naszej skórze. Ale tutaj jest kilka haków, bo właśnie to światło UVB to nie jest tak, że wystarczy sobie wyjść na słońce. UVB możemy spotkać między 10-15 godziną w ciągu dnia. Głównie chodzi o to, że im bliżej będziemy południa, tak, godziny 12, tym więcej tych promieni będzie. Natomiast jakby w naszej tutaj, w naszym klimacie, w naszym położeniu geograficznym wystarczająco tego promieniowania słonecznego będzie tylko w okresie kwiecień-październik i to też u osób, które codziennie mogłyby się wystawiać po prostu na takie słońce, tak? Bo już nawet pół godziny właśnie w dobrym okresie dnia, tak? Czyli w okolicach tego południa, wystawienia na słońce, najlepiej całym ciałem, tak? W bikini czy w jakimś tam stroju kąpielowym, pozwala dostarczyć te 8-10 tysięcy jednostek, tak? Czyli fajną dzienną dawkę. Tylko no właśnie, jeżeli to będzie tylko od kwietnia do października, co zresztą roku, no wtedy by wypadało to suplementować, tak? Możemy to suplementować z żarcia, z jedzenia. Tylko teraz pytanie. 8 tysięcy jednostek, tak? Które sobie tutaj na przykład przyjmiemy jako założenie, żebyśmy chcieli zjeść, bo tyle dostarczaliśmy w okresie tym ciepłym ze słońca. Będzie to na przykład 1,5 kilo łososia, 4 kilo makreli albo 148 żółtek jaj. No nie wiem, może raz dzień, może jakby jednorazowo udałoby się komuś przejeść te 1,5 kilo łososia czy tyle jaj, ale czy jesteśmy w stanie to powstrzymać, podtrzymać? Wątpię, nie? No i wjeżdżają suplementy. Badania dowiodły, że dawki do 10 tysięcy jednostek dziennie są uważane za nieszkodliwe, nie powinny nieść ze sobą żadnych skutków ubocznych. Chyba że gdzieś tam jakaś różnica osobnicza może się przytrafić, na przykład u osób z bardzo, bardzo, bardzo jasną karnacją, jak od nas na przykład Jędrzej. On, dla niego taka dawka 6 tysięcy jednostek jest już taką optymalną, bo jak brał 8 tysięcy jednostek, no już odczuwał troszeczkę nadmiar tego wapnia, jakieś tam lekkie skurcze, już troszeczkę dla niego to było za dużo, tak? A osoby z ciemną karnacją czy ciemnoskórę, no już w ogóle będą miały jakby troszkę wyższy poziom próg tej dawki efektywnej witaminy D3, tak? One będą musiały dłużej być na słońcu, więcej zjeść takiego jedzenia bogatego w tą witaminę D i również brać więcej suplementów. Szkodliwość tutaj suplementacji jest jakby na takiej granicy powyżej 30-50 tysięcy jednostek, no ale są to porcje jakby, które no bez sensu jest takie spożywać, tak? Czyli do 10 tysięcy jednostek umówmy się, że jest bezpiecznie. No dobra, i teraz pytanie do Ciebie, tak? Czy powinieneś suplementować witaminę D3? Nie wiem. Trzeba zrobić badanie. Tutaj szukamy jakby tego markera 25-OH-D3, ponieważ często badania są robione na łączną zawartość we krwi witaminy D2 i D3. Natomiast jakby tą, którą nam tutaj chodzi, ta, która nam będzie tutaj wzmacniała performance, poprawiała odporność i generalnie bardzo wiele markerów zdrowotnych, jak stan układu nerwowego, układu krwionośnego, będzie zmniejszała ryzyko cukrzycy, zmniejszała ryzyko różnych chorób wątroby, tak? Ryzyko próchnicy. No generalnie jest to witamina, bez której ciężko jest się obyć. Dlatego najfajniej zrobić badanie. Ponad połowa cywilizacji naszej zachodniej, ludzi w cywilizacji zachodniej ma niedobory tej witaminy, tak? Dlatego zachęcam do zrobienia badania. Natomiast z własnego doświadczenia i nie tylko własnego wiem, że jeżeli obejrzy ten filmik 200 osób, góra jedna może zrobić takie badanie, tak? No ale co z resztą?
Słuchajcie, no jeżeli 10 tysięcy jest bezpieczne, to gdzieś tam na mniejszych dawkach możecie zacząć próbować coś robić, tak? Generalnie zaleca się około 4000 jednostek jako taką fajną dawkę na profilaktykę, tak? 4000 jednostek, no to powiedzmy, wiadomo, dla jakiejś tam średniego człowieka. Jeżeli to będzie lekka, drobna kobieta, no to może 2000 jednostek wystarczy, tak? Jeżeli będzie to silny, duży chłop, 6000 jednostek. Natomiast jest to dawka profilaktyczna. Natomiast dawka lecznicza, czyli załóżmy, albo zrobiliście sobie badanie i wyszło wam, że macie na przykład, nie wiem, poniżej 20 tam nanomoli na mililitr, wtedy mówicie sobie, oj kurczę, mam niedobór, trzeba to podnieść, tak? A jeżeli nie zrobicie badania, ale zrobicie sobie taki rachunek sumienia, tak? No w sumie na słońce nie wychodziłem, mieliśmy kwarantannę. Nie suplementowałem witaminy D3. Nie jem za dużo tych produktów. No to może fajnie sobie też zapodać przez 2-3 miesiące, bo generalnie gdzieś tyle trwa wychodzenie z takiego niedoboru, zapodać sobie dawkę, tak? Dla kobiet jakichś tam powiedzmy mniejszych czy też ćwiczących 6 tysięcy jednostek, dla mężczyzn 8-10 tysięcy jednostek. Ja obecnie biorę 8 tysięcy jednostek, nie robiłem jeszcze badania krwi, zamierzam, natomiast jest to taka dawka, której jakby nie odczuwam, nie mam żadnych z tym jakby problemów, żadnych efektów ubocznych, natomiast jest już to dawka, która powinna sprawić, że jeżeli gdzieś tam jakiś niedobór w tle był, to w ciągu paru miesięcy powinienem to nadrobić. Natomiast ja już witaminę D3 suplementuję od kilku lat w dawkach między 4 właśnie a 8 tysięcy jednostek, więc wątpię, żeby tam jakiś duży niedobór był, ale może się okazać właśnie, że mamy jakiś niedobór i dopiero jak na przykład wrzucę 12 czy 14 tysięcy jednostek, to będę w stanie to podnieść, tak? Dlatego też trzeba zwrócić uwagę na tą tutaj naturę osobniczą. No i teraz jeszcze jedna sprawa, no jeżeli po tych 2-3 miesiącach zrobicie sobie ponowne badanie, czy po prostu uznacie, że po tych 2-3 miesiącach już wystarczy, wejdźcie sobie na tą dawkę profilaktyczną, tak? Zobaczcie, tak samo to wygląda w naturze. Jeżeli przez ten okres od kwietnia do października dużo się opalacie, tak? Codziennie staracie się o tą ekspozycję na słońcu, wtedy macie przez ten okres właśnie te powiedzmy 8-12 tysięcy jednostek wytworzonych naturalnie. Ale potem przez okres od października do kwietnia macie tego dużo mniej, tak? I to pokazuje właśnie tak samo, jak powinno się to suplementować. Czyli w okresie właśnie letnim, kiedy wychodzicie na to słońce, zejdźcie sobie troszkę z tych dawek. Po co jeść, nie wiem, 8 tysięcy, jeżeli z samego jakby tutaj, z samego słońca, tak? Będziecie w stanie sobie te 4-6 tysięcy jednostek pozyskać. Wtedy sobie wrzućcie tylko w jakimś tam preparacie, nie wiem, 2-4 tysiące jednostek, tak żeby jakby mieć tą taką wyrównaną, fajną porcję. Odpowiedni, nie? Poziom witaminy D3 jest bardzo mocno skorelowany z naszą odpornością. Im mamy bliższy tych optymalnych poziomów, tym nasz układ odpornościowy sprawniej funkcjonuje. Będzie lepiej zwalczał wszelkie rodzaje przeziębienia, grypy, zapalenia płuc, zapalenia mięśnia sercowego. Co nam to mówi teraz w czasach pandemii? Że powinniśmy to wymaksować. A jak to mamy wymaksować inaczej, jeżeli tak, zamknięto nas w domach, nie wychodziliśmy na słońce. Poza tym był to jeszcze okres, w którym też tego słońca aż tyle nie było, ale zawsze coś już mogliśmy złapać. Dużo ludzi kupowało przetworzone jedzenie, takie z długą datą do spożycia. Kolejna rzecz, tak, dużo ludzi dostało trochę po plecach finansowo. Też jakby ta dieta troszkę może, jakość tej diety mogła spaść, tak? Szczególnie biorąc pod uwagę, że te produkty tutaj, o których mówiliśmy, są dość drogie. Więc akurat suplement, tak, jest bardzo tani i w ogóle zwróćcie uwagę na suplementy, które my wam przedstawiamy, o których wam opowiadamy. Kreatyna, kofeina, witamina D3. Są to trzy z najtańszych suplementów, jakie jesteście w stanie dostać na rynku. Niezależnie z jakiej firmy czy z apteki, no jest to mega tanie, mega jakby mega na długo wystarczy tak naprawdę, nawet w tych większych dawkach, o których mówimy. I teraz dużo właśnie ludzi kupuje, słuchajcie, spalacze tłuszczu, boostery testosteronu, przedtreningówki, jakieś aminokwasy, BCA. Wszystko fajnie, nie? Wszystko jest dla ludzi, we wszystkim można znaleźć sobie jakiś plus, ale ludzie, zadbajcie o podstawę. Kreatyna jest podstawą, jeżeli chodzi tutaj o trening, tak? Siłowy czy wytrzymałościowy. Witamina D jest podstawą nie tylko jeśli chodzi o sport, nie tylko jeżeli chodzi o zdrowie hormonalne, ale po prostu o zdrowie ogólnie, tak? Naszą odporność. Kofeina, tak? Naturalny pobudzacz, to jest wszędzie wokół nas. Dowiedzcie się, co to jest, jak to brać, kiedy jest za dużo, kiedy powinniśmy wziąć tego więcej.
No to są właśnie te podstawy i dopiero jeżeli to macie ogarnięte, dietę macie ogarniętą, trening macie ogarniętą, zaczynajcie szukać jakichś bardziej kombinowanych. Zobaczcie sobie co Stan Efferding mówi o witaminie D, jak ją suplementować. Jest bardzo fajna pani doktor właśnie od dietetyki i suplementacji, doktor Rhonda Patrick, tak, która gościła już nieraz w podcaście u Joe Rogana, też właśnie mówiąc o tym, jak ważna jest ta witamina D3. Suplementy, większość takich w Polsce jest również, tam jest zwykle D3 z K2 witaminą. Jest to, obie są rozpuszczalne w tłuszczach, jest to bardzo fajne kombo, polecam. I tak jak mówię, tak, do 10 tysięcy możecie spokojnie sobie śmigać. Jeżeli ktoś z Was cały czas tam gdzieś sobie suplementował, to myślę, że jakieś tam zwiększanie dawek nie ma sensu, natomiast jeżeli będzie to Wasz start z suplementacją witaminy D, polecałbym zacząć od jakiejś takiej właśnie większej dawki, tak? Dla kobiet 6-8 tysięcy jednostek, dla mężczyzn 8-10 tysięcy jednostek, utrzymać sobie to przez 2-3 miesiące. Oczywiście, jeżeli nie zrobicie badania, o co Was proszę i do czego Was zachęcam, ale jeżeli nie zrobicie, no to tak czy siak, bierzcie.
Bum. Ekstra. Znowu dopnij się, bum. Super. Ekstra. To samo. Proste ręce, mocno wyciągnij luz. Trzeci mocny luz. O, znowu pyk. Ekstra. Dzięki, jak zwykle, jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał. Następny materiał powinien się pojawić wkrótce, myślę, że w ciągu tygodnia, a tym razem porozmawiamy sobie o tym, jak periodyzować trening na większą skalę, czyli już nie tylko jednostka treningowa, ale również tydzień, miesiąc, a nawet wspomnimy trochę, jak wygląda cały blok przygotowawczy. Do zobaczenia.